Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo Lubię i zapraszam na obgadanki, w którym usłyszycie recenzję kilku książek. Książek wybieranych bez klucza, ponieważ uzbierało mi się przeczytanych książek tak dużo, że po prostu brałam pierwsze z góry, ponieważ chciałabym troszkę zmniejszyć ten stos. Zaczynamy od powieści, która ukazała się stosunkowo niedawno. Jest to powieść koreańskiej pisarki bądź pisarza, znowu nie sprawdziłam, ale nie noblistki. Ta książka natomiast była nominowana do Międzynarodowej Nagrody Bookera i uważam, że jak najbardziej na taką nominację zasłużyła. Jest to Wieloryb. Powieść o. Pewnej kobiecie, a tak naprawdę o kilku kobietach. Gdzieś tam też na okładce jest napisane, że to saga rodzinna, ale co do tego mam pewne wątpliwości. Jest to opowieść o kobiecie, która urodziła się w bardzo ubogiej rodzinie, ale dzięki swojemu uporowi, dzięki ambicji oraz temu, że wciąż dążyła do obranego przez siebie celu, zdołała osiągnąć naprawdę wiele. To książka z elementami, Realizmu magicznego i ja za bardzo za takimi nie przepadam, ale tutaj powiem Wam, że absolutnie mnie to nie raziło, ponieważ miałam takie cały czas przeczucie, że jest to taka książka, w której wpleciono też częściowo legendy czy też mitologię koreańską, której nie znam, ale generalnie nic, o czym czytałam w tej powieści, nie przyprawiało mnie o dyskomfort. To wszystko mi się naprawdę bardzo podobało dlaczego uważam, że wieloryb nie do końca jest sagą rodzinną, ponieważ w tej książce tak naprawdę nie uświadczycie żadnej szczęśliwej rodziny. Nawet główna bohaterka, która urodziła dziecko w pewnym momencie, nie może zostać uznana za czułą opiekuńczą matkę. Ona w zasadzie zupełnie nie interesuje się swoją córką. I zostawiają swojemu losowi, ponieważ przede wszystkim dąży do swojego szczęścia, do realizacji swoich planów, a realizuje je za sprawą kolejnych mężczyzn, którym jest wierna, których kocha, którym jest oddana, ale jako kobieta sama nie ma takich możliwości, aby Czynić duże rzeczy. Natomiast dzięki temu, że jest w związkach z mężczyznami, nieważne czy ubogimi czy zamożnymi, dostaje większe możliwości zmian. Naprawdę uważam, że warto przeczytać wieloryba. Jest to powieść nietuzinkowa, daleka od naszej europejskiej tradycji, dlatego też nie mamy tutaj wrażenia, że to już gdzieś było, to już wcześniej czytałam. Absolutnie nie. Wszystko to takie jest świeże i naprawdę bardzo zajmujące. Kolejna powieść to historia w klimacie kawkowskim. Klinika Pawła Rankowa to jest słowacki autor, który opowiada tutaj o człowieku, pragnącym spotkać się, umówić się na wizytę ze znanym profesorem psychiatrii. Ten Potencjalny pacjent chce mu opowiedzieć swoją historię i zasięgnąć porady. Udaje się do kliniki bardzo wcześnie rano, aby móc się zapisać do swojego upatrzonego lekarza. Okazuje się jednak, że nie jest to wcale takie proste. W pierwszego dnia trafia na Palacza, który z nim rozmawia w kotłowni i wyjaśnia mu zasady funkcjonowania kliniki, mówi także inne rzeczy. Innego dnia napotyka pielęgniarkę, jeszcze innego asystenta tego profesora. Coraz mniej wierzy w to, że uda mu się wreszcie umówić na wizytę do samego profesora. Kiedy się to staje, pacjent przeżywa bardzo duże zaskoczenie. Klinika. Naprawdę bardzo ciekawy koncept, bardzo jest to wciągające, no i historia tego pacjenta także ma swoje zaskoczenia, i myślę, że nie pozostawi Was obojętnymi. Bardzo polecam Wam klinikę. Kolejna książka, Czetny Maru, Western Lane opowiada o rodzinie, w której mamy kilka córek. Ich ojca oraz matkę, która niedawno osierociła te dziewczynki. Jest to rodzina z pochodzenia indyjskiego, zatem ma to też pewien wpływ na to, w jaki sposób ojciec chce wychować te dziewczyny, i ma też wpływ na to, dlaczego nie jest to dla niego łatwe. Po śmierci matki ojciec postanawia postawić przed swoimi córkami pewien cel. Nauczyć je wytrwałości, nauczyć je dążenia do celu, zatem zapisuje je wszystkie na lekcje „skłosza. Okazuje się jednak, że predyspozycję do gry ma tylko jedna z sióstr, ta najmłodsza. I ta dziewczynka zaprzyjaźnia się na korcie z chłopcem, który tam także ćwiczy, a jej ojciec zaprzyjaźnia się z matką tego chłopca. Nie będę Wam więcej streszczała tej książki, ponieważ, jak widzicie, ona nie jest najgrubsza, więc nie, nie chciałabym się za bardzo zapędzić, ale wydaje mi się, że będzie to historia ciekawa dla tych osób, które lubią literaturę piękną, a niekoniecznie obyczajową. To nie jest książka obyczajowa, to bardziej książka psychologiczna. Tutaj bardzo dużo rzeczy podane jest między linijkami. Tutaj trzeba się domyślać, trzeba układać sobie tę historię w głowie. Nie ma tutaj w tej powieści prostych rozwiązań, a jednocześnie uważam, że jest to bardzo poruszająca książka. Książka, która pokazuje rozkład rodziny, pokazuje nieumiejętność rozmawiania z dziećmi, pokazuje to, że dobre intencje nie wystarczą, żeby zbudować odpowiednią atmosferę w rodzinie. Także Westerlein, moja polecajka. Teraz książka, która opowiada o czasach II wojny światowej. Jak wiecie, ja dość często wracam do historii II wojny światowej, ponieważ one niezmiennie mnie interesują. Joanna Lamparska napisała Lekarzy od zabijania, medyczna gwardia Hitlera. I jak sam tytuł wskazuje, jest to historia kilku lekarzy. Między innymi Mengele, ale on nie jest tutaj główną postacią. Joanna Lamparska pisze o lekarzach, którzy pracowali w obozach koncentracyjnych. I co dla mnie było bardzo dużym zaskoczeniem, zauważa, że wielu z nich to byli młodzi ludzie, ludzie dopiero. Po studiach, którzy przed chwilą dosłownie składali przysięgę, że będą pomagać ludziom. Natomiast tuż po tym wydarzeniu trafiają do takich miejsc i zachowują się w sposób urągający przysiędze Hipokratesa. Lekarze od zabijania, czyli lekarze, którzy po pierwsze stoją na rampie i prowadzą segregację. Przybyłych więźniów do obozu. To także osoby, które prowadzą eksperymenty na więźniach. To także osoby, które bez mrugnięcia okiem skazują ludzi na śmierć. Bardzo była to ciekawa książka. Oczywiście smutna, oczywiście przerażająca, natomiast ciekawa z punktu widzenia psychologicznego, w jaki sposób oni sobie układali to wszystko w głowie. Autorka zadaje takie pytanie. Próbuję na nie odpowiedzieć, ale myślę, że tak naprawdę każdy czytelnik musi podjąć próbę udzielenia takiej odpowiedzi we własnym sumieniu, we własnej głowie. I teraz mam kryminał książkę sensacyjną, trzecią część cyklu. Rey Blanco, czyli Biały Król Juana Gomeza Hurado. To jest ten. Hiszpański autor, który zasłynął książkami sensacyjno-kryminalnymi, to jest ostatnia część cyklu z Antonią Scott, w której Antonia staje do ostatecznej rozgrywki z wrogami, którzy prześladują ją od lat. Towarzyszy jej policjant, ten sam, który towarzyszył jej w poprzednich częściach. Teraz jednak on znajduje się w bardzo dużym niebezpieczeństwie, a Antonia. Odstawiła tabletki, którymi ją faszerowano, które miały zwiększyć jej możliwości mózgu, możliwości myślenia. Bardzo ciekawa była ta część. Powiem Wam, że podobała mi się najbardziej. Nie będę Wam streszczała treści, bo to nie ma sensu, ale bardzo polecam, jeżeli ktoś na przykład w połowie cyklu się zniechęcił, czy być może uznał, że nic nowego już go nie czeka w tej trylogii. To warto jednak sięgnąć po tę finałową powieść, ponieważ moim zdaniem jest najlepsza ze wszystkich. I ostatnia książka, którą przygotowałam na dzisiaj, to Poczta Literacka, czyli Jak zostać lub nie zostać pisarzem Wisławy Szymborskiej. Są to teksty Wisławy Szymborskiej, odpowiedzi na listy nadsyłane przez czytelników, przez początkujących pisarzy, poetów, czy aspirujących pisarzy i poetów, którzy nadsyłali swoje prace do gazety i Wisława Szymborska wraz z innymi pracownikami tego działu odpowiadała na ich listy, komentowała ich sztukę, odnosiła się do tego, co jej zaproponowano. W tej książce zebrano odpowiedzi tylko i wyłącznie udzielane przez Wisławę Szymborską. Tu nie ma odpowiedzi udzielanych przez pozostałych pracowników. I powiem Wam, że było to bardzo zabawne, ponieważ większość odpowiedzi, które przyszła noblistka umieszczała w gazecie, skierowana była do grafomanów, bądź też do osób, które zupełnie nie potrafiły posługiwać się językiem polskim, a marzyły o. Karierze pisarskiej. Generalnie większość osób, która pragnęła zaistnieć na łamach tej gazety, wyobrażała sobie, że poeta czy też literat to osoba obdarzona wielką popularnością to celebryta, to influencer to człowiek, któremu wszyscy się kłaniają, który zarabia ogromne pieniądze, cieszy się dużą sławą i szacunkiem. Oczywiście, Wcale tak nie było, zwłaszcza w czasach, kiedy tworzyła Szymborska i, i kiedy pracowała w tym dziale gazety. Także dużo odpowiedzi jest tutaj zabawnych, ale też pomyślałam sobie, kiedy je czytałam, że absolutnie w naszych czasach by to nie przeszło. Ludzie by się obrażali śmiertelnie, podejrzewam, że groziliby także sądem, ponieważ no nie obcym galała się. I bardzo często pisała dość dosadnie, zabawnie, wyśmiewając osoby, no i zniechęcając do dalszego pisania, ponieważ uznawała, że wystarczy grafomanów na tym świecie, żeby lepiej spożytkować tę energię na coś zupełnie innego, co przyda się światu. Także warto to zobaczyć jako świadectwo też. Czasów, które minęły. Minęły nie tak dawno, ale naprawdę są bardzo różne od naszych czasów. Te kilkadziesiąt lat, które minęły od publikacji tych tekstów, to naprawdę duża rewolucja, po pierwsze w postrzeganiu pisarstwa, poezji, pisarzy, literatów, ale także tym, jak można było, Odezwać się do czytelnika na łamach gazety. W tej chwili, tak jak powiedziałam, to by nie przeszło. I to by było na tyle. Jestem pewna, że wybierzacie sobie którąś z tych książek do przeczytania, ponieważ każdej z nich warto poświęcić swój czas i swoją energię. Dziękuję Wam bardzo za obecność i zapraszam. I już niedługo widzimy się za tydzień. Pa, 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 pa. pa. Do zobaczenia.